Witamy w kolejnym odcinku bohaterów historii Kujaw i Pomorza. Znajdujemy się we Włocławku przed Katedrą Włocławską, a naszym dzisiejszym bohaterem będzie biskup Jan Kropidło, który w 1411 roku konsekrował właśnie tą katedrę za moimi plecami. Biskupstwo włocławskie, dawniej kujawskie, jest jednym z najstarszych biskupstw w Polsce. Pierwsza katedra powstała w innym miejscu, natomiast ta za moimi plecami została wybudowana na przełomie wieku XIV i XV. Inicjatorem budowy tej katedry był biskup Maciej Zgołańczy. Biskup Jan Kropidło urodził się w 1360 roku, był synem księcia strzeleckiego Bolka III, a jego wujem był książę opolski Władysław, również bohater jednego z naszych odcinków bohaterów historii. Biskup Jan Kropidło w młodym wieku został biskupem najpierw poznańskim, a w 1384 roku został biskupem tutaj we Włocławku. Jego historia jest bardzo skomplikowana i o tym opowiemy w nieco innym miejscu niż teraz. Dzięki wsparciu swojego wuja Opolczyka, Jan Kropidło już w wieku kilkunastu lat, w 1379 roku, został prepozytem kapituły spiskiej, skąd czerpał znaczne dochody. Objęcie funkcji kościelnej nie przeszkodziło Kropidle w wyjeździe na studia prawnicze i teologiczne do Pragi i Bolonii. W 1382 roku Kropidło powrócił do kraju i dzięki poparciu węgierskiego dworu Ludwika Andegaweńskiego otrzymał urząd biskupa poznańskiego. Dwa lata później objął bardziej dochodowe biskupstwo kujawskie. W 1388 roku po śmierci arcybiskupa Bodzanty miał objąć stanowisko metropolity gnieźnieńskiego. Pomimo zgody i nominacji papieskiej nie udało się jednak Kropidle objąć tego urzędu. Decydujący głos miał bowiem król Władysław Jagiełło, który wobec zataczającego coraz większe kręgi konfliktu z Władysławem Opolczykiem wolał nie ryzykować obsadzenia najważniejszego urzędu kościelnego w państwie niepewnym politycznie piastem opolskim. Z faktem tym Jan Kropidło początkowo nie chciał się pogodzić, próbując zorganizować oddziały zbrojne i zawładnąć arcybiskupstwem siłą. To właśnie w tym momencie stracił również biskupstwo kujawskie, które powróciło w ręce Jana Kropidły dopiero w momencie, kiedy ten pogodził się z królem Władysławem Jagiełło. Jako biskup włocławski Jan Kropidło był doskonałym zarządcą i dzięki jego rządom dochody biskupstwa znacznie się zwiększyły. Dbał również o podniesienie rangi diecezji, czemu miała m.in. służyć budowa wspaniałej katedry. Biskup Jan Kropidło był skonfliktowany z polskim królem Władysławem Jagiełło. Konflikt ten wynikał z wspierania swojego stryja Władysława Opolczyka. Biskup Jan Kropidło oprócz biskupstwa kujawskiego pod koniec XIV stulecia otrzymał również biskupstwo chełmińskie, które w całości leżało w państwie krzyżackim. Biskupstwo kujawskie było specyficznym biskupstwem, ponieważ część ziem tego biskupstwa leżała w Królestwie Polskim, a część leżała w państwie krzyżackim. Biskup Kropidło pogodził się z królem polskim dopiero po śmierci swojego stryja Władysława Opolczyka w 1401 roku i rok później powrócił do Włocławka. Biskupstwo włocławskie było jednym z ważniejszych biskupstw w Polsce i właśnie, aby podnieść jeszcze wyżej rangę tego biskupstwa, Jan Kropidło konsekrował w 1411 roku katedrę we Włocławku. Biskup Jan Kropidło był również uczestnikiem soboru w Konstancji, gdzie wspierał dążenia i politykę polskiego króla. Biskup Jan Kropidło umarł w 1421 roku w Opolu i tam został pochowany. Zachęcamy do oglądania naszego cyklu Bohaterowie historii Kujaw i Pomorza. Prezentujemy w ramach tego cyklu postacie związane z historią dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Zachęcam do oglądania.